Ja przyszedłem dać życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz odda swoje życie za owce. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11 werset. Czas lata aż do jesieni to czas ogrodnictwa. Jakaż radość, gdy wszystko pięknie rośnie, kwitnie i owocuje, gdy możemy chłonąć zapach róży i rozkoszować się perfumami lawendy lub radować się z wyjątkowego smaku własnych pomidorków cherry. Pochodzące z dziedziny florystyki powiedzenie vivat crescat floreat, niech żyje, niech wzrasta, niech kwitnie, od dawien dawna wyraża życzenie młodych ludzi, aby mieć spełnione i szczęśliwe życie. Jak jednak można tego zaznać, żyjąc w społeczeństwie o tak wielkim rozmiarze nienawiści i zniszczenia? Czy jest jeszcze w ogóle nadzieja? Tak. My, ludzie, wprawdzie już dawno zostaliśmy wypędzeni z ogrodu Eden z powodu grzechu i nieposłuszeństwa. To jednak idea i pragnienie szczęścia i pokoju żyją w nas nadal. Tak, mimo tego, że jako grzeszni i upadli ludzie już dawno zostaliśmy wypędzeni z ogrodu Eden z powodu grzechu i nieposłuszeństwa, to jednak idea i pragnienie szczęścia i pokoju żyją w nas nadal. I nawet jeśli raj na tej ziemi nie będzie już naszym udziałem, to wszakże nadzieja tego nie umarła. Czy owa nadzieja już zawsze musi kończyć się rozczarowaniem? Nie. Chciejmy przypatrzyć się scenie z Ewangelii Łukasza 23, od 40 do 43. Jest tam opisany złoczyńca, którego kaci powiesili obok Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, zadziwiony dobrocią i gotowością do przebaczenia Pana Jezusa, przychodzi do pokuty i osądzenia swojego życia. Z jego ust wychodzi wyznanie: my słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Następnie poruszony złoczyńca dodaje: ten zaś nic złego nie uczynił. Te słowa wypowiada o Panu Jezusie Chrystusie, który wisiał obok niego na krzyżu. To wyznanie, ta wiara w Niego, Syna Bożego, znalazła u Pana Jezusa Chrystusa takie uznanie, że ów złoczyńca krótko przed śmiercią usłyszał najpiękniejszą obietnicę w swoim życiu. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie mógł pragnąć niczego piękniejszego. Czy Zbawiciel mógł mu podarować większą radość? Szkoda, że tę radość i pokój znalazł tak późno w swoim życiu. Dlatego, miły przyjacielu, przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa Chrystusa i wyznaj Mu swoje grzechy, a żywa nadzieja i pokój i szczęście wypełnią Twoje serce. Ja przyszedłem dać życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz odda swoje życie za owce. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11 werset.